Cześć, czas na pierwszy wywiad w ramach mojego blogu. Pamiętacie może, że jakieś 2 miesiące temu zapowiadałem, że chcę robić taki typ wywiadów na blogu i na kanale YouTube, które będą przydatne dla programistów, czyli na przykład jak ktoś stworzy jakąś grę, to nie będzie to typowy wywiad jak na przykład dla portalu z grami, tylko taki wywiad typowo, który słuchają programiści czy osoby, które chcą zostać powiedzmy jakimś tam programistą. I ma to być zawsze wywiad w takim kierunku, by osoba, która odpowiadała pod takim kątem, jak się uczyła, i tak dalej, by osoby, które teraz zaczynają, mogły coś z tego wyciągnąć, jakieś wnioski, na przykład jakie błędy popełniła, których lepiej by było nie popełnić, gdyby się cofnęła o 5 lat, co by robiła teraz inaczej ta osoba, na przykład, bo uczyła się tego i to było na przykład bezsensowne, lepiej by było robić to i to. I zapraszam na pierwszy tego typu wywiad. Jest to wywiad z Łukaszem Sałajczyk. Jest to programista JavaScript, twórca gry Scrabby.io. No i zaczynamy. Nie był to wywiad na żywo, dlatego przeczytam pytanie, no i wklejam, co mi taka osoba nagrała. Macie to również w formie pisemnej, jak ktoś woli czytać. Możecie albo teraz słuchać, albo wejść sobie w opis filmiku, albo w opis podcastu i tam macie to w formie tekstowej. Zapraszam. Pierwsze pytanie. Opowiedz nam coś o sobie, czym się zajmujesz, gdzie można cię znaleźć w sieci, ewentualnie przedstaw nam jakiś produkt, który chciałbyś krótko zareklamować. Cześć. Nazywam się Łukasz Sałajczyk i jestem deweloperem JavaScriptu. Jako programista pracuję od 6 czy 7 lat. Trochę trudno to zliczyć, dlatego że na początku pracowałem jako freelancer. Przez większość tego czasu zajmowałem się w mniejszym czy większym stopniu tworzeniem gier. Na początku były to aplikacje konkursowe i gry promujące marki na Facebooku. Później pracowałem przez 4 lata w malutkim game studio, gdzie tworzyliśmy gry głównie skierowane na urządzenia mobilne. Aktualnie nie zajmuję się już tylko wyłącznie grami, choć obecnie pracuję nad sporym projektem, gdzie ostatecznie mam stworzyć kilkadziesiąt gier edukacyjnych. Ostatnio udało mi się też wypuścić swoją własną grę, Scrabby. Jest to logiczna gra słowna, dostępna zarówno przez przeglądarkę, jak i jako aplikacja androidowa. Jeśli ktoś jest ciekaw i chciałby zobaczyć, to zapraszam pod adres scrabby.io. Link też znajdziecie w opisie. Drugie pytanie. Z jakiego powodu zainteresowałeś się JavaScriptem i czy był taki moment, kiedy zastanawiałeś się, czy to może nie jest dla Ciebie? Zaczynałem od języków Pascal i C++, na których uczyłem się programowania. Później pisałem w PHP, głównie chyba dlatego, że dużo łatwiej można było pokazać wynik swojej pracy i coś tam sobie dorobić. Od zawsze jednak chciałem stworzyć swoją własną grę. Były to czasy, kiedy wielką furorę robił Ogame, czyli taka przeglądarkowa gra. I wtedy też zacząłem pisać swojego własnego Ogame'a. Oczywiście ostatecznie nic z tego nie wyszło, ale do tych wszystkich obliczeń czasu, kiedy buduje się budynek, etc., potrzebowałem właśnie JS-a. I chyba od tego się zaczęło. Wtedy zauważyłem, że dużo więcej frajdy sprawia mi pisanie czegoś, co się rusza, miga, skacze i powoduje jakieś takie wow u normalnego użytkownika, niż pisanie kodu, którego działanie generuje jakieś tam dane, których zwykły użytkownik nie doceni. Jakie błędy popełniłeś podczas swojego rozwoju? Gdybyś mógł pogadać z młodszym sobą sprzed paru lat, co byś wtedy sobie doradził? Myślę, że na pewnym etapie zatrzymałem się w rozwoju jako programista, zaczynając pracę w studiu tworzącym gry, gdzie pracowałem przez 4 lata. Bardzo dużo uczyłem się od ludzi, z którymi pracowałem. Na początku był to rozwój taki typowo programistyczny, później bardziej w kontekście UX-a, game designu, monetyzacji, dotarcia do gracza, czy po prostu prowadzenia projektu. Byliśmy małym studiem i wspólnie rozmawialiśmy na wszystkie te tematy ogólnoprojektowe. Ostatecznie sam kod nie był problemem, bardziej skupialiśmy się na wymyśleniu lepszych mechanik, funkcjonalności, sprawienie, żeby więcej osób grało i żeby po prostu uzyski były większe, czyli żeby hajs się zgadzał. Wtedy też przestałem czytać na tematy stricte związane z technologią i programowaniem.
A technologia ma to do siebie, że bardzo szybko idzie do przodu i po pewnym czasie człowiek zostaje w tyle. Aktualnie staram się dużo czytać na tematy związane z technologią, próbując odrobić trochę ten zastój. Twoja najważniejsza strona czy książka, z której się uczyłeś? Tak naprawdę trudno mi przypomnieć sobie swoje początki. Programowaniem zajerałem się gdzieś w ostatnim klasie gimnazjum, czyli miałem jakieś 16 lat. Na początku była to seria artykułów chyba z Komputer Świata na temat Pascala. Choć już wcześniej gdzieś w okolicach końca podstawówki poznałem HTML-a. Uczyłem się głównie z książek. Taką pierwszą, którą pamiętam, to była PHP i MySQL. Tworzenie stron www. Będę jaką profesjonalistę. Natomiast za taką najważniejszą dla mnie uważam książkę na temat JS-a, JavaScript dla webmasterów, zaawansowane programowanie, którą naprawdę szczerze polecam na początek, jeśli chodzi o JS-a. Jeszcze gdzieś w międzyczasie była książka o C++, ale tytułu nie jestem w stanie sobie przypomnieć. W jakim kierunku starasz się rozwijać? Dlaczego jest to ten kierunek, a nie inny? Tak naprawdę dawno temu zdecydowałem, w którą stronę chcę iść i tego się trzymam. JavaScript jest jedną z najbardziej rozwijających się technologii. Aktualnie w JS-ie można pisać na prawie wszystko, a poza takim klasycznym pisaniem dla weba. Jest Unity, w którym poza C Sharpem można pisać w JS-ie. Jest Electron czy Envy.js, gdzie możemy tworzyć aplikacje desktopowe. Jest chociażby Kotowa, dzięki czemu możemy tworzyć hybrydowe aplikacje mobilne. Jest Node.js, w którym możemy pisać backend. Jest WebGL, gdzie możemy tworzyć 3D czy WebVR. Oczywiście nie zawsze JS jest najlepszym wyborem, ale w dobie przenoszenia usług do internetowej chmury, jak chociażby Google Docs, JavaScript jest przyszłością. Jaki jest twój najciekawszy projekt? Jeśli miałbym wybrać jeden projekt, to zdecydowanie byłoby to Scrabby. Na pewno dlatego, że jest to prawie w całości mój projekt, od konceptu poprzez prototyp aż do finalnej gry. Bardzo fajnym uczuciem jest, kiedy pokazujesz coś swojego ludziom, a oni mówią, że im się podoba. Nie chciałbym zanudzać, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany historią powstania gry, to zapraszam na Wyko, gdzie opisałem co nieco. Link znajdziecie w opisie. Jakie było najtrudniejsze zadanie, które musiałeś wykonać? Najtrudniejszym zadaniem ostatnio, takie, które pamiętam, to był projekt stworzenia na stronie modelu 3D bijącego serca, które składało się z wtorek, gdzie nakładanymi teksturami były teksty tweetów, tagujących konkretnym tagiem. Teksty tych tweetów były pobierane w czasie rzeczywistym. Dla mnie, osoby, która nie miała do czynienia z 3D, było to wyzwanie, szczególnie, że wykorzystywanym 3JS jest to dość toporne. Nie jest to Unity, gdzie ustawiamy myszką pozycję elementów, rodzaj światła, padanie światła itd. W 3JS trzeba to robić z poziomu kodu. Na pewno było to fajne doświadczenie. Co byś polecił na początek nauki programowania? Odradzałbym naukę programowania od języków skryptowych, JavaScript, PHP, a raczej od języków z silnym typowaniem zmiennych. Zaczęcie od czegoś bardziej niskopoziomowego, ale oczywiście nie za nisko, nie assembler, daje większy pogląd na zagadnienie programowania. I nie chodzi tutaj o to, żeby zbudować jakąś rozbudowaną aplikację, ale żeby nauczyć się myślenia algorytmicznego, programistycznego. Jeśli miałbym coś polecić, to chyba byłby to C++, za którym jakoś nie przepadam, ale do nauki wydaje się jak najbardziej rozsądny. W samej nauce chodzi raczej o to, żeby umieć rozwiązać podstawowe problemy, jak na przykład sprawdzenie, czy podane słowo jest palindromem. Palindrom jest to wyrażenie brzmiące tak samo czytane od lewej, jak i od prawej strony. I tutaj poleciłbym stronę spoi.com czy codewars.com,
gdzie możemy wybrać sobie zadanie z bazy zadań i spróbować je rozwiązać. Nie tylko w C++, ale także w wielu innych językach. Jak znalazłeś pierwszą pracę? Początkowo udzielałem się sporo na forum php.pl, gdzie jest dział zleceń i tam szukałem pierwszych możliwości zarobków. Chyba ludzie byli zadowoleni z moich usług i nie wiadomo w jaki sposób kontaktowały się ze mną nowe osoby. Przeglądałem też stronę zlecenia przez net w poszukiwaniu zleceń. Trochę była to farma Chińczyków, gdzie zawsze znalazł się ktoś, kto oferował naprawdę śmieszną cenę, a w większości dla klientów to był wyznacznik wyboru. Z tego co pamiętam, dostałem tam jedynie jedno zlecenie, które nomen omen wyceniłem najdrożej z wszystkich wyceniających. I zrodziła się z tego dość długa współpraca przy kolejnych zleceniach związanych z aplikacjami facebookowymi. W międzyczasie prowadziłem też bloga technicznego, dostępnego jeszcze online pod adresem lu10.wordpress.com, gdzie trochę pisałem o GitHubie i jakoś tak wyszło, że kiedyś dostałem maila z zapytaniem, czy nie byłbym zainteresowany pracą w grach w JS-ie. Zrodziła się z tego 4-letnia współpraca. Swoje pierwsze CV napisałem dopiero niespełna 2 lata temu. Co myślisz o studiach informatycznych? Czy twoim zdaniem pomagają? Jestem świeżo po studiach informatycznych. Obroniłem inżyniera w marcu tego roku i jestem zdania, że studia kompletnie nie mają znaczenia. Posunąłbym się nawet dalej, że studia mogą w pewnym sensie przeszkadzać. Osobiście studiowałem w trybie zaocznym, gdzie w tygodniu pracowałem, studiowałem w weekendy i wiedziałem, co chcę zawodowo robić. Ze studiami jest tak, że uczą masy rzeczy, która gdzieś tam buduje niby te ogólne pojęcie o informatyce i trudno się z tym nie zgodzić, ale jeśli wiesz, w którym kierunku chcesz iść, 90% przedmiotów jest nieprzydatna i nudna. Porównując to, czego jest się w stanie nauczyć w pracy, czy też sam w domu przez te 3,5 roku studiów, jest to niebo a ziemia. Drugą sprawą jest kadra, która niekoniecznie chce uczyć. Nie mogę zarzucić braku wiedzy, bo nie o to tutaj chodzi. Chodzi raczej o to, że ci ludzie niekoniecznie mają predyspozycje, umiejętności i chęci do przekazywania wiedzy. Na uczelni są dlatego, bo chcą jakieś robić jakieś tam projekty badawcze, które ich fascynują. Natomiast ktoś rzuca im przymus uczenia innych ludzi. Niekoniecznie muszą to lubić i zupełnie to rozumiem. Oczywiście poznałem kilku prowadzących, którzy poza tym, że są w porządku osobami, to ich widać, ich chęć do sprzedawania swojej niemałej wiedzy, ale na pewno nie jest to reguła. Dlatego studia mogą być czasami po prostu stratą swojego czasu i energii. Być może, jeśli ktoś nie wie jeszcze, w którą stronę chce iść, studia są dla niego dobre. Moim zdaniem zawsze, jeśli jest się w stanie zdobyć doświadczenie kosztem studiów, w ciemno powinno wybierać się doświadczenie. Osobiście mnie nigdy o wykształcenie nikt nie pytał.